Czasem dobrze jest znaleźć swoje bezpieczne miejsce, gdzie nikt ci nie będzie przeszkadzał i gdzie będziesz mógł być ze sobą. Żeby znaleźć to bezpieczne miejsce, połóż się na podłodze, na kocu, albo na łóżku z poduszką pod głową. Teraz możesz skierować uwagę na swoje ciało. Obserwuj, co czujesz. Może czujesz, jak twoja głowa leży na poduszce? Albo czujesz swój kark i ramiona? Może czujesz, jak plecy leżą na podłodze, a twoje ręce swobodnie leżą wzdłuż ciała. Po prostu leż. Nic nie musisz robić. I jeśli zauważysz, że pojawiają się w twojej głowie jakieś myśli, pamiętaj, że nie musisz zwracać na nie uwagi. Po prostu niech płyną, jak chmury. Twoje całe ciało się uspokaja. Nie musisz nic robić, ani o niczym myśleć, ani nigdzie iść. Po prostu znajdź spokój i ciszę w sobie. I kiedy już poczujesz się zrelaksowany, Możesz się przenieść w myślach do miejsca, gdzie czujesz się całkiem bezpieczny. Może to być miejsce, które znasz naprawdę, albo takie, które dopiero chciałbyś poznać, albo miejsce, które sobie właśnie wyobraziłeś. Może miejsce, gdzie byłeś na wakacjach, albo dom kogoś, kogo lubisz odwiedzać. Miejsce, gdzie jest pięknie i spokojnie, gdzie czujesz się dobrze i bezpiecznie. W tym miejscu czujesz się kochany, w tym miejscu jesteś super, dokładnie taki, jaki jesteś. Przenieś się do tego miejsca w myślach. Poczuj, jak jest ci tu dobrze i bezpiecznie. Co widzisz? Co jest wokół ciebie? Może widzisz piękne barwy, albo zwierzęta, albo dzieci? Co zauważasz? Nie musisz o niczym myśleć, ani nic robić, ani niczym się zajmować. Po prostu bądź w tym bezpiecznym miejscu. Tam, gdzie jest pięknie, gdzie jest ciepło. Jest ci tam dobrze. Niczego nie potrzebujesz zmieniać. Zawsze możesz wrócić do swojego bezpiecznego miejsca, gdy tylko potrzebujesz. Ono zawsze jest blisko. Życz sobie z całego serca bezpieczeństwa i szczęścia. Zobacz siebie takim, jaki jesteś: pięknym, dobrym i miłym. I czujesz się bezpiecznie. Pamiętaj, zawsze możesz wrócić do swojego bezpiecznego miejsca. Zostań w nim jeszcze chwilę. A potem, gdy usłyszysz dzwoneczek, Możesz przenieść to uczucie bezpieczeństwa i ciepła z Twojego wewnętrznego świata do świata zewnętrznego, tam gdzie będziesz. Bezpieczne miejsce zawsze będzie na wyciągnięcie ręki. Po prostu skieruj na nie swoją uwagę. Widzisz? Jest tutaj.